Wylicytowałem na Allegro takiego Pin Pointera za 41 zł. Jest on nowy. Z dostawą 9,99, czyli razem zapłaciłem 51 zł. Niestety smart nie był dostępny, ale to i tak najtańszy jaki można kupić na Allegro. I ogólnie myślałem, że przyjdzie sam pointer. On przyszedł, proszę bardzo, razem z takim pokrowcem z możliwością zapięcia na pasek. Oraz z taką smyczką zapinaną z karabinkiem. Do zasilania potrzebujemy jednej baterii 9V, której oczywiście w zestawie nie otrzymujemy. Ta część niby jest wodoodporna. Tutaj jest gładki, tu jakaś krawędź do skrobania. Niby działa. Zrobiłem sobie teraz taki mały teścik, mam tutaj 2 grosze, miedzianą podkładkę, więc co, zaczynamy od 2 groszy. No i jak widać, pokazuje ładnie na takim. Dobra, spróbujemy sobie teraz z miedzianą podkładką. Nie widać mieć, trochę słabiej pokazuje. Jest dużo słabszy sygnał, ale wskazał centralnie. Więc w miarę to działa. Dobra, sprawdzę jeszcze, czy reaguje na srebro i złoto. No ale wiadomo, nie będę już tego do ziemi wrzucał, bo trochę mi szkoda. Dobra, przygotowałem tutaj trochę biżuterii. Tu jakieś złote, srebro, złoto, a tu jakieś byle coś, bo magnes łapie. Sprawdzimy teraz, czy będzie ładnie brzęczeć, czy pokaże złoto, srebro. Tego złota już przez pudełko nie łapie, ale bez pudełka już brzęczy. No dalej tu jakiś pierścionek złoty. Widać, przez pudełko też nic nie pokazuje. Dopiero bez pudełka. Dobra, tutaj srebro. Tego cienkiego łańcuszka w ogóle nie łapie. Tutaj ten większy element dopiero, który nie mam pewności, czy to jest srebro. I tutaj tego też w ogóle nie łapie. I ten podróbkę ładnie piszczy. Dla porównania Garrett ACE 250 ten złoty łańcuszek widzi. Pin Pointer go nie widzi. 4 gramy złota próby 536. No i widać tak. Jest bardzo bliska, że się przyłożyły pomiędzy łańcuszek dzwoni, ale pół centymetra wyżej już nie. Dla porównania Garrett. Ładnie dzwoni. Tutaj 5 gram srebra, próby 536. I tu ładnie brzęczy. Nawet przez pudełko można powiedzieć w niektórych miejscach. Ze złotem ma trochę większe problemy. No tutaj pięknie brzęczy. Jedyne, czego mi w nim brakuje, to jakiegoś magnesiku, na przykład tutaj z tyłu, do sprawdzania, więc chyba sobie jakiś dokleję. Ale poza tym, jak widać, działa. Jak będzie ładniejsza pogoda, to nagram, jak sprawuje się w terenie. Także trzymajcie się i do kolejnego. Cześć!